Witam Cię ponownie, wesoły dziadzia, szczęśliwy dziadzie tak naprawdę. 3000 subów. Bomba. Naprawdę rewelacja. W sumie niedawno powstał film, jakiś czas temu, gdzie było 2000 subskrybentów. No bardzo mnie to cieszy. Mam nadzieję, że jest to związane z tym, że kanał idzie w dobrą stronę, że jednak te nagrywanie moich filmów nie idzie na marne. Bardzo mnie to cieszy. Co do samych filmów i nagrywania. No ekspertem nie jestem. Ekspertem nie jestem w tej dziedzinie. Detailingu trochę szarpnąłem, okej. Ale powiem od razu. Raczej może inaczej. Jestem taką samodzielną firmą. Ktoś to kiedyś sprytnie napisał, że jestem firmą samą w sobie. Bardzo mnie to cieszy. To trochę było takie budujące nawet. Sam nagrywam, sam montuję. Tak naprawdę no, nie jest to łatwe. Nie jest to łatwe. Łatwiej jest zdecydowanie, jak ktoś nagrywa, ktoś Ci pomaga. Oczywiście. Są osoby, które montują filmy perfekcyjnie. Bajery niesamowite. Jest to fajnie zmontowane. No ja tak nie potrafię. Nie jestem aż tak wyuzdany. Staram się to robić prosto, ale staram się robić testy bardzo obiektywnie. Tak jak tą chemię czuję. Nie zawsze to może pójść z Twoim tokiem myślenia. No trudno. Ja daną chemię tak odczuwam i tak ją przedstawiam. Możliwe, że za rok wezmę tą chemię i mi się zmieni. Jak to mówią, nawet krowa zmienia zdanie, więc to jest różnie wiadomo. Teraz tak, pozdrawiam serdecznie stałego widza. I to szczerze Cię pozdrawiam, kolego. Jegomość, który jeszcze film się dobrze nie zacznie, on już łapkę w dół daje. Perfekcyjnie, super. Bardzo mnie to cieszy. Jeżeli przestaniesz dawać łapkę w dół, będę złamany, bo znaczy, że nie oglądasz. Że nie otworzyłeś, że tak powiem, nie kliknąłeś na film, co będę zasmucony. Jeden widz mniej, a to boli. Nie, serdecznie Ciebie pozdrawiam. Naprawdę, szczerze, serdecznie Ciebie pozdrawiam. Pozdrawiam również osobę, która na Facebooku napisała, że mam zjebane filmy. Okej, rozumiem. Szanuję słowo, oczywiście. Nie oglądaj moich zjebanych filmów. Nikt Cię do tego, przyjacielu, nie zmusza. Jeżeli nie chcesz mnie widzieć na Facebooku, jest coś takiego, że możesz mnie ignorować. Ci się nie będę wyświetlał, chyba że nie potrafisz tego zrobić. No to już Twój problem. Tak o Tobie mówię, ten ze zdjęciem z Golfem dwójki i z komorą silnika. Musisz być detailerem na wypasie. Serdecznie, naprawdę Ciebie pozdrawiam. Każdą krytykę przyjmuję, nie mam z tym problemu. Teraz tak, jeżeli chodzi o detailing i w sumie te filmy, no kurczę, co tu dużo mówić, no bawię się tym. Jeżeli chodzi o detailing, no nagrałem film. Nie będę ukrywał, jak ja widzę detailing tak naprawdę. Dla mnie to słowo zaciera się już z autokosmetyką niestety. I tak, niby niektórzy mówią, że to jest to samo. Dla mnie to są dwa różne światy. Ja w 90%, zresztą ja to powiem w tym filmie. Ale teraz wszyscy robią detailing. I to jeszcze co lepsze, najlepiej to jeszcze powiedzieć fachowo, detailing. Kurczę, ludzie, no. Dla mnie detailing to jest taka no już perła, kurczę, to już naprawdę jest grube grzebanie. Ale to, tak jak mówię, film pojawi się niestety dopiero w grudniu. Tak, w grudniu. I tam powiem kilka słów, kurczę, ode mnie. Jak ja to widzę, ale może powiem tak. Ja w 90% uprawiam autokosmetykę i się tego nie wstydzę. 10% detailingu. Jak mam zajawkę, naprawdę wtedy bawię się w detailing. Także w grudniu pokażę Wam, jak ja widzę detailing, a pokażę to na wnętrzu Volvo. No, także, okej, wracając do subskrypcji, bardzo mnie to cieszy. Było 2000, w sumie to niedawno, kurczę, i już jest trójka. Tak, no kurczę, ani się obejrzałem, super, naprawdę cieszy mnie to. Cieszy mnie to, że te moje nagrywanie nie idzie na marne, że tak, kurczę, jak już ten kanał się tak sprytnie rozwija, w sumie to on się nie rozwija, no po prostu pokazuje chemię tak, jak ją czuję. Myślę, że może to jest ten właśnie że te subskrypcje się pojawiają i że staram się to robić obiektywnie. Czy kupuję chemię, czy ją dostaję od danej firmy, bo też dostaję, nie ukrywam, oczywiście. Nie ma czegoś takiego, że jak dostałem od firmy X kosmetyki, to je pochwalę. Nie. A od firmy Y kupiłem i tu mogę ponarzekać. Nie. Albo coś mi siedzi, albo mi coś nie siedzi. Albo jest pośrednie. No, to różnie jest, wiadomo. Oczywiście za rok mogę wziąć daną chemię i powiem, że jest super. Jak to mówią, tylko krowa nie zmienia zdania. Nie potrafię też, powiem Ci szczerze, albo że tak powiem. Kurczę, no tak mam. Musisz się do tego przyzwyczaić.
Podobnie jest, nie potrafię zareklamować chemii. Ja nie mogę tak, że słuchaj, tu jest chemia, tu tak, możesz wejść. Nie, nie, to mnie nie bawi i też nie będę skromny. Miałem propozycję, żeby jakąś tam chemię pokazać i będę miał procent od sprzedaży. W ogóle mnie to nie kręci, więc firmy, które mają zamiar tak napisać, odpada. Miałem też ostatnio maila od firmy, której niedawno film się pojawił, w stylu takiego chyba trochę straszaka. Gdzie nie usiadł mi produkt w ogóle, którym się okazał dnem i wodorostami. Na zasadzie poprosimy o surowy film, czyli niezmontowany. Z góry dziękujemy, firma taka i taka, menadżer firmy takiej i takiej, a pod spodem napisane sąd rejonowy, coś tam czy tam wydział jakiś. No po co taki straszak? Wszyscy wiedzą, w każdym filmie to mówię, że to jest moja subiektywna opinia i na tym sprawa się kończy. To jest moja prywatna opinia. Panu Y może produkt usiąść. Mnie niestety nie usiadł i tak go widzę. Tutaj to jest moja subiektywna opinia, także straszaki są. Są straszaki, są propozycje. Co jeszcze? Lubię osoby, które do mnie dzwonią i tak naprawdę, jeżeli chodzi o produkty, czy chciałbym przetestować? No chciałbym, oczywiście. I słuchajcie, i temat się na tym kończy. Okej, to poprosimy. I po temacie. Po co tu więcej? Właśnie, nie ma zbędnego gadania, że ja to firma taka, taka, siaka, kurczę. Nieraz pogadamy, oczywiście. Wymienimy tam swoje widzimisię, ale nie ma czegoś takiego, że moja firma jest najlepsza. Reszta to tam oni udają, że coś robią. Nie. I to mi się podoba. To mi się podoba, nie ma narzucania. Każdy, wiadomo, do danej firmy ma swoje zdanie. Kolejna rzecz, słuchaj. 2000 subskrybentów, była paczuszka. Tym razem 3000 subskrybentów. Tutaj pozdrawiam Grzegorza, firma Neoxal, który jak się dowiedział, że będę robił film pod tytułem 3000 subskrypcji, stwierdził, że chce coś od siebie dorzucić. I słuchajcie, od niego... Zresztą bardzo nie poznałem osobiście pana Grzegorza, albo Grzegorza, może tak powiem, ale miło się z nim pisze. Będę testował powłoki Neoxala i oczywiście nie ma tak, że dostałem i pokażę je, że one są fantastyczne. Nie. To będzie filmik, myślę, że niedługo będę je montował i filmiki, że tak powiem, będą nagrywane tak jak z h2o.net, powłoka ich była nagrywana też. Będzie tak nagrywane, że tak powiem, na bieżąco, taki film troszeczkę surowy, żeby pokazać aplikacje, wrażenia ogólnie z aplikacji docierania tych dwóch powłok. Także to nie będzie na zasadzie fajna powłoka, dotarłem, zrobiłem. Nie. Będzie pokazane, jak docieram, co się dzieje. Będzie powłoka na mokro aplikowana i tak klasycznie można powiedzieć, więc od niego, od firmy Neoxal będzie reload. Jeszcze nieodpakowany. Nówka. Nówka sztuka. Dzisiaj przyjechała. Także to będzie do wydania. Będzie tak. Powłoka od h2o.net, którą już widziałeś na kanale, jeżeli śledzisz kanał. I będzie niewidzialna wycieraczka od FX Protect. A co trzeba zrobić? Film. Który film? Poczekaj, ja sobie znajdę filmik. Momencik. Filmik. Który to był film? Wynajdę sobie filmik, bo tam był taki jeden tekst, który kurczę... Zresztą, za chwilę wracam. No dobra, znalazłem filmik, więc teraz słuchaj wypowiedź z tego filmiku i poprosiłbym Cię, żebyś w komentarzu podał tytuł tego filmu, w którym jest ta wypowiedź. I powiem tak, szukaj tego filmu w playliście Szampony. Przejdź do bezbędnych tekstów pod tytułem, że to jest produkt dla, jak to było w tym produkcie, do mycia felek i opon dla pasjonatów. No dobrze, widocznie ja nie jestem pasjonatem, żeby tak ten produkt miał... No. Mam nadzieję, że było słychać. Także jeżeli wiesz, który to film, tak jak mówiłem, playlista Szampony, film z szamponem, wbijaj się w komentarz, wpisuj tytuł tego filmu, w którym była ta wypowiedź i tak jak mówiłem wcześniej, trzy produkty, w sumie to trzy powłoki można powiedzieć, są do zgarnięcia. Teraz tak, wszystko jest trzymane, te dwie otwarte trzymane w lodóweczce. Ta jest świeżuteńka, dzisiaj przyjechała, tak jak mówiłem wcześniej, od Grzegorza.
którego serdecznie pozdrawiam. No dobrze, będę kończył 10 minut filmu. Kurczę, myślałem, że to tak szybko ogarnę. Przepraszam. Przed chwilą w ogóle był komentarz, jaki nowy widz, że tak powiem. Cieszy mnie to, bo napisał, że bardzo obiektywny film. Super, bardzo fajnie. I to jest motywujące. Cieszy mnie to, że ktoś mi nie mówi, że reklamuje dany produkt. Że pokazuje go obiektywnie. A, i coś jeszcze jedno powiedział, napisał, co jest też bardzo fajne. Że życiowo, bo przeważnie w filmach są fury za x tam tysięcy. A tu nasze życiowe klimaty. No właśnie. Tak jak to robimy przed domem na podwórku, a nie studia detailingowe. Oczywiście, wiadomo, jeżeli masz takie pomieszczenie, ja nie mam nic przeciwko, że masz wentylowane. Z klimatyzacją, odpowiednia wilgotność, bajka. Tylko pozazdrościć. No tak, pozazdrościć. W super warunki. Czy zimą, czy latem działasz. Kanał powstał właśnie z tą myślą, żeby to było tak, jakby to określić, obiektywnie, życiowo. Tak jak realnie sobie w garażu, na zewnątrz myjemy, osuszamy, używamy produktów. To jest moim zdaniem tak najbardziej miarodajne. Tak samo kładzenie powłoki ceramicznej. Nieraz u mnie jest i 20 stopni, jest i 30. Więc mam takie porównanie, kurczę, co do mycia, co do nakładania wosków, powłok. I myślę, że to się sprawdza. Myślę, że to się sprawdza. Tak jak wcześniej mówiłem, bierz też na mnie poprawkę. Wszystkiego nie wiem, wszystkiego nie robiłem. Ale człowiek się uczy całe życie. Człowiek się uczy całe życie. A ja Ciebie zapraszam. Za godzinkę będzie ciekawy film. Będzie czyszczenie fel, które były mega dojechane w Mańku. Którą felgę, no tam czyściłem grubo. Tam naprawdę był nalot, który schodził tylko taką plastikową jakby szpachelką i bardziej zdzierała się szpachelka niż ten brud. I tam będzie miksowanie kwasu z dejronami. Zobaczysz, jak ja to robię. Oczywiście może się to komuś nie podobać, rozumiem, ale ja taką zabawę... A, i kwasik używany, który jest naprawdę przyjemny. Który nie miażdży, kurwa, nozdrzy. Który nie miażdży... A, powiedziałem urwa? Wytnę to. Wytnę to, nie ma bata. No właśnie, tak, był przecinek niepotrzebny. Który nie miażdży nozdrzy, a naprawdę robi fajną robotę i można sobie nim długo popracować. No dobrze, więc jeszcze raz dziękuję za subskrypcję, dziękuję za komentarze, które są bardzo ważne. Lubię odpowiadać na komentarze, lubię czytać komentarze, każdy ma swoje zdanie. I pozdrawiam wielbiciela od łapki w dół, wszystkich. A jeszcze jeden jest jegomość na Facebooku z zagranicy, nie wiem, gdzieś tam Skandynawia, który śmieje się z youtuberowych detailerów, który podjadał wszystkie rozumy, oprócz kocha. Nie ma innej chemii i ściągaczki do wody, ściągaczką do wody osusza auto, jakieś Audi srebrne. Okej, no miałem tego Wikana i wiem, że robi bałagan, szczególnie na czarnym Unii. Ale co ja się znam, przecież jestem amatorem youtuberowym, koleś prowadzi szkolenia, więc jest guru detailingu. Serdecznie Ciebie pozdrawiam, dużo zdrowia i jak najlepszego cięcia kochem. Też go lubię, nie wszystkie produkty, ale wiadomo, jak to jest w życiu. Jeden woli córkę, drugi teściową. Lubię też tanią chemię. A już nie ma nic piękniejszego, jak jest tania i fantastyczna. A takiej chemii jest dużo. Kwestia tylko szukania. Ja właśnie szukam takich perełek. Bo droga chemia jest też fajna, wiadomo, no kurczę. Ale nieraz też i przepłacamy srogo. Płacimy za markę. A naprawdę jak się dobrze poszuka, dobrze pogrzebie. Teraz, a właśnie, przyjechała jeszcze do mnie jakaś buteleczka z jakimś, patrzę na nią, z jakimś specyfikiem na Facebooku ktoś mi wysłał. Wysłał mi etykietę, przesłał mi to w jakiejś plastikowej butelce. Nie wiem, do czego to jest, ale będę testował, zobaczymy. Zobaczę opis, sprawdzę, czego się nie robi dla testów. Poświęcę jakiś element, jeżeli mi go nie roztopi, to będzie dobrze. No dobrze, przedłużam niepotrzebnie, marudzę niepotrzebnie zapewne. Bierz na mnie poprawkę. Bierz na moją poprawkę, na moje wypowiedzi. Miotkiem nie jestem, także mogę się pomylić. Staram się filmów nie ciąć, jeżeli się wypowiadam. Dla mnie jest to wtedy bardziej wiarygodne. Nawet jeżeli się pomylę, trudno. Chyba że będzie taki przecinek jak przed chwilą, to go, że tak... I znowu to samo, że tak powiem. To go wyciszę po prostu. Jeszcze raz, dziękuję bardzo. 3000 subskrypcji. Ciekawe, kiedy będzie 4000. Mam nadzieję, że niedługo ponownie powstaje taki film właśnie z 4000. Ja się z Tobą żegnam. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!